Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest z gry Battlefield 5 i dzisiaj postaram się omówić tą grę mniej więcej w ten sam sposób, jak omówiłem Battlefielda 1. Na dodatek powiem co nieco o ręcznym karabinie maszynowym typ 11 oraz pojawi się w tle czołg typ 97 HiHa. Zacznijmy może od naszego ręcznego karabinu maszynowego typ 11, bardzo ciekawej broni, której prototyp powstał w latach 20. XX wieku. Produkcja trwa od 1922 roku. Kaliber broni to 6,5 mm. Broń ta strzelała nabojem 6,5 na 50 mm SR i była ona w sumie typową bronią tego okresu. Różniła się jedynie sposobem zasilania, co możemy zauważyć właśnie w grze Battlefield 5, dlatego że mamy specyficzny magazynek. Jest to magazynek sypowy na 30 naboi. Nie jest to magazynek pudełkowy. Ten magazynek sypowy łączył 5-nabojowe wódki, 6 5-nabojowych wódek jakby w jedną całość i zasilał w ten sposób karabin. Nie było to zbyt trafne rozwiązanie, dlatego że okazało się, że właśnie ten sposób zasilania powoduje mnóstwo zacięć. Tam broń była no, niezbyt przyjemna w eksploatacji, zwłaszcza w takich warunkach, jakie panują choćby na Pacyfiku. Chiny również nie sprzyjały właśnie temu karabinowi i ostatecznie zastąpiono go innym karabinem, a konkretnie typ 97. Jednak ta broń przez dość długi okres czasu była użytkowana i była jedną z podstawowych broni wojsk japońskich. Jeśli chodzi o szybkostrzelność teoretyczną, to 500 strzałów na minutę, jednak w praktyce to było 120 strzałów. Zasięg skuteczny 700 metrów, więc nie jest to wcale tak dużo jak na ręczny karabin maszynowy. Waga około 10,5 kg. I broń jest naprawdę ciekawa. I mi się wydaje, że podobnie jak w przypadku Battlefielda 1, tego typu bronie mogłyby sprawić, że ta gra stałaby się niesamowicie interesująca, niesamowicie atrakcyjna i wielu graczy zostałoby przyciągniętych do tego tytułu. Jednak ogólnie gra zbiera bardzo słabe recenzje. Wystarczy popatrzeć na Steama, na którego jakiś czas temu Battlefield wrócił. I Battlefield 1 ma oceny pozytywne. Natomiast Battlefield 5 ma mieszane. To jest, mi się wydaje, duża różnica, zwłaszcza, że to są gry bardzo do siebie poniekąd podobne. Jednak dlaczego Battlefield 1 jest grą, do której na przykład ja chętnie wrócę, a natomiast Battlefield 5, no, tak średnio najeżdża. Znaczy, jeśli gra się właśnie w tej scenerii, czyli na tym Pacyfiku, to jeszcze da się to przeżyć. Jest to w miarę taki, można powiedzieć, spoko klimat. Nie ma szału, ale nie ma też całkowicie beznadziei. Da się po prostu grać. Jednak na przykład jeśli gra się już w tych klimatach europejskich, gdzie się ma te mapy europejskie, no to zaczyna się maskarada. Zacznijmy od tego, że klimat w tej grze totalnie leży. I leży on przede wszystkim moim zdaniem z tego powodu, że twórcy dodali mnóstwo różnych mniej lub bardziej dziwnych strojów, dodatków itd., itd. Jeśli chodzi o ubieranie żołnierza w grze, to oni w tym momencie nie odkryli żadnej Ameryki, wręcz przeciwnie, Day of Infamy już to dawno zaimplementowało. Da się kupić tam właśnie takie, można powiedzieć, skórki, stroje dla żołnierzy i one się różnią drobnymi szczegółami, jednak one utrzymują się tak czy siak, można powiedzieć, w jednym klimacie II wojny światowej. One nie są jakieś udziwnione, to są po prostu stroje w miarę dobrze oddane z okresu II wojny światowej. I to jest w sumie coś ciekawego, zwłaszcza, że da się to niekiedy nabyć za grosze i jest to fajny dodatek. I takie właśnie po upiększanie swojego żołnierza, nie jesteśmy tacy jak wszyscy na polu bitwy, jest jak najbardziej pozytywnym aspektem gry. To jest spoko, jednak w Battlefieldzie 5 przesadzono moim zdaniem i przez to zabito klimat. No, latają niektórzy żołnierze w jakichś łachmanach, nie wiadomo co to do końca jest, czy to jest mundur, czy to jest element stroju cywilnego, czy co w ogóle ma być, skąd ten żołnierz to wytrzasnął. I przez to mi się wydaje całkowicie jest zabity jakikolwiek klimat. Czasami mi się wydaje, prostota jest najlepsza. Jeśli chodzi o USA i Japonię, mamy bardzo mało możliwości właśnie dobrania sobie stroju. I mi się wydaje, dlatego że wszyscy latają w tych samych mundurkach na tych mapach właśnie Pacyfiku,
to dlatego to wszystko tak fajnie wygląda i dlatego od niekiedy Pacyfik jest uważany za najlepsze mapy do grania, bo po prostu wygląda to najlepiej. Tutaj udało się jako tako uchwycić ten klimat i dlatego jest tu duża zaleta tych map. Natomiast w tych pozostałych, gdzie mamy po prostu rewie mody, a nie wojnę, no to niestety wygląda to tragicznie. To jest moje zdanie i niestety nikt mnie nie przekona do tego, że te stroje jakoś wyróżniają czy coś w tym rodzaju. To w ogóle mija się moje zdanie w tym momencie z celem. Skoro gra promuje się tym, że jest osadzona w jakimś okresie historycznym, to przynajmniej wygląda na grę, która faktycznie ten okres podejmuje. Kolejna kwestia to jest podjęcie tego okresu. Jest moim zdaniem to bardzo słabo zrobione i tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji, jeśli chodzi o tą kwestię. Po prostu ta gra pod względem fabuły leży, pod względem tego, jak przedstawiono historię. No to w ogóle to jest jakieś. Przepraszam, ktoś chyba sobie coś pomylił. Gra już na samym początku mnie zdenerwowała, dlatego że jak tylko ją uruchomiłem, to mamy takie intro. I w tym intrze jest taka scena, kiedy mamy lądowanie spadochroniarza. Pisze Narvik 1940, ale co najlepsze w tym fakcie jest to, że ten facet trzyma Stena. W 1940 roku. Sten, produkcja Stena ruszyła w 1941. To już podsumowuje całą fabułę gry. Jeśli chodzi o kwestię tego, że mamy na polu bitwy kobiety, bo teraz jest taka możliwość wybrania sobie pomiędzy mężczyzną a kobietą na polu bitwy, to pomysł nie był zły. Znaczy, jeśli chodzi o względy historyczne, no to no nie za bardzo, bo kobiety nie walczyły podczas II wojny światowej w pierwszej linii. Bardzo rzadko się to zdarzało. Jednak jeśli już się zdarzało, to było to wynikiem po prostu chwili, wynikiem tego, że po prostu kobieta była zmuszona do podjęcia walki. Jednak zazwyczaj mamy to sytuacje związane z na przykład powstaniami, powstanie warszawskie. Jeśli chodzi o regularne armie, czegoś takiego nie mamy. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Jeśli ktoś wie na przykład o takiej sytuacji, no to może napisać. Ja i moi widzowie dowiemy się czegoś nowego. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, ja to już mówiłem, historia alternatywna, wszystko da się upchnąć. Battlefield 1 pod tym względem był naprawdę dobry. Jednak trzeba tutaj zaznaczyć, że zostało to sknocone, bo nie mamy jakiejś różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną. Nie mają różnych umiejętności, możliwości, czy też na przykład zadań. Nie mamy na przykład wyznaczonych klas, w których możemy sobie wybrać kobietę, no bo ja rozumiem, okej, kobieta z pistoletem maszynowym przejdzie, jednak już na przykład z ciężkim karabinem maszynowym, no tak średnio, ciężki karabin maszynowy jest dość ciężki i nie dość, że niekiedy musiało to przynosić paru chłopa, to wyobraźcie sobie, że ta kobieta na przykład niesie M1919. No, to już w ogóle jest podsumowanie, jeśli chodzi o rozgrywkę. Nie ma jakiegoś rozróżnienia i przez to mi się wydaje, ta gra dużo straciła, bo można byłoby coś fajnie wymyślić, wykombinować, a tutaj twórcy poszli na łatwiznę, po prostu dali możliwość wyboru i to jest w ogóle bez sensu. Jeśli chodzi natomiast o mechaniki, to moim zdaniem jest naprawdę spoko. To jak się strzela, to jak broń pracuje, jest raczej poprawne i nie ma z tym większego problemu. No niestety gra pod względem klimatu przegrała. To jest po prostu jedyny, mi się wydaje, powód, dla którego ta gra po prostu nie stała się Battlefieldem 1. Battlefield 1 nie jest idealny, to fakt, i jednak ma o wiele lepszy klimat i miał na siebie poniekąd pomysł, może nie od początku do końca, ale miał. Natomiast Battlefield 5 jest grą, która no, pozbierała różne bronie, pozbierała różne elementy i nie do końca wyszło to tak, jak miało wyjść. No niestety ta gra nie jest po prostu, mi się wydaje, jakąś specjalną perełką, nie jest czymś niesamowitym. To jest kolejna gra o II wojnie światowej, tylko po prostu zrobiona tak w jakimś słodkim, kolorowym stylu. Mi się wydaje, że nadchodząca gra Land of War, The Beginning, no ma wielką szansę, bo w tym aspekcie II wojny światowej wiele rzeczy zostało opowiedzianych i powtarzanie jest bez sensu. Natomiast jak widzimy, takie eksperymenty kolorowe nie za bardzo wychodzą, a Land of War podejmuje naprawdę ciekawą tematykę i ma szansę naprawdę zabłysnąć. Na to liczę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że naprawdę coś ciekawego.
Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o Battlefieldzie 5. Czy graliście w tą grę? Jak ją odbieracie? Czy uważacie ją za dobrą grę? Czy może jednak grę, której wciąż czegoś brakuje? Mi się wydaje, że najbardziej klimatu. Mechaniki, rozgrywka jest spoko, ale klimat totalnie leży. Jakby to można było poprawić, no to wtedy ta gra naprawdę byłaby solidną produkcją, a tak moim zdaniem jest tylko dostateczną. Napiszcie jednak, co wy o tym myślicie. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!